Rozdział drugi. Niepełnosprawność sensoryczna. Wzrok. Czyta Natalia Kosowska. Nazywam się Ania i mam 11 lat. Mam dwóch starszych braci: Piotrka i Krzyśka i młodszą siostrę Martynkę. Moja mama, Anita, jest nauczycielką matematyki, a tata pracuje w pizzerii. Mamy dwie papuszki: maję i tekle, dwa żółwie czerwono ucha, żwirka i muchomorka, i kundelka, który nazywa się generał. O tak, w naszym domu nigdy nie jest cicho ani nudno, szczególnie kiedy jeszcze ja zaczynam ćwiczyć na pianinie. Ale tak jest fajnie, nie ma nic gorszego od nudy. Bardzo lubię czytać blogi nastolatków, jeść czekoladę i słuchać muzyki. Muzyka to dla mnie coś bardzo wyjątkowego. Gdy już będę dorosła, chciałabym podróżować po całym świecie i grać koncerty w największych filharmoniach. Na razie uczę się gry na pianinie i gram podczas konkursów organizowanych w mojej szkole muzycznej. Nie widzę, ale żeby rozumieć muzykę. Nie muszę mieć zdrowych oczu. Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współczują. Nie trzeba mi współczuć. Przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli. Mam rodziców, rodzeństwo i zwierzaki. Nie jestem też gorsza od innych. Dlaczego więc ktoś mnie żałuje? Czy ktoś współczuje dzieciom leworęcznym, albo ludziom niskim, bo są niscy? Albo wysokim, bo są wysocy? A okularnikom, bo noszą okulary? Nie, mnie też nie trzeba. Czasem tylko potrzebuję pomocy, bo moje życie jest trochę trudniejsze przez to, że nie widzę. Ale zawsze trzeba mnie zapytać, zanim zaoferuje mi się pomoc. Tak jak innych ludzi. Czasem pomocy nie potrzebuję i wtedy mówię, że sama dam sobie radę. I nie trzeba się obrażać, że nie przyjęłam pomocy. Nie lubię, gdy ktoś zamiast mnie zapytać, od razu mnie dotyka, bo wtedy po prostu łatwo mnie przestraszyć. Gdy nie wiem, gdzie iść, nie zawsze trzeba mnie prowadzić. Często wystarczy, żeby ktoś opisał mi drogę. I wcale nie trzeba do mnie mówić głośniej. Słyszę naprawdę dobrze. Ja po prostu nie widzę. Ale poza tym jestem całkiem zwyczajna. I zwyczajnie kłócę się z braćmi i siostrą. Najczęściej o porządek. Gdy się nie widzi, bardzo ważne jest, żeby wszystko leżało na swoim miejscu. Nie widzę od urodzenia. Gdy człowiek ma zdrowe oczy, to wiele spraw jest zupełnie oczywistych, bo można je zobaczyć. Ja nie widzę, gdy ktoś chce odejść po zakończonej rozmowie. Trzeba mi to jasno powiedzieć. Nie widzę też drzwi, które się same zamykają. Piotrek, mój kolega z klasy, Opowiadał mi, że kiedyś wchodził na pocztę na swoim osiedlu. Drzwi były duże i ciężkie. Pewna pani przytrzymała je, ale gdy Piotrek już wchodził do budynku, puściła. Ponieważ Piotrek nie widział drzwi, uderzyły go mocno w głowę i w ramię. Nic złego mu się nie stało, ale jeszcze długo potem bał się sam chodzić na pocztę. Kiedyś moja koleżanka Dorota powiedziała, że głupio jej mówić do mnie do widzenia, bo ja nie widzę. Ale przecież jeśli dziecko jeździ na wózku, to i tak mówi, że chodzi do trzeciej klasy, a nie że jeździ do trzeciej klasy. A jak ktoś nie słyszy, to i tak pyta: cześć, co słychać? Można więc mówić do mnie całkiem zwyczajnie. Najważniejszą pomocą dla mnie jest alfabet Braille'a. Ludwik Braille wymyślił go 200 lat temu. A wszystko zaczęło się, gdy w wieku 5 lat miał wypadek. I stracił wzrok. Rodzice bardzo chcieli go nauczyć go czytać. Wbijali więc w deskę gwoździe tapicerskie. Wyglądają one jak duże pineski, tak, że tworzyły kształt liter. Dotykając wypukłych główek, Ludwik wyczuwał kształt liter palcami. Dawno temu czytanie nie było tak powszechną rzeczą jak dziś. Ludwik miał szczęście, że jego rodzice umieli czytać. I mogli go sami nauczyć zupełnie inaczej, niż robili to nauczyciele w szkole. Może dlatego, gdy był już dorosły, postanowił wymyślić specjalne pismo dla osób niewidomych. W alfabecie Braille'a są nawet specjalne znaki dla cyfr i nut. Dzięki temu uczę się grać z nut, tak samo jak ludzie widzący. Moje palce są moimi oczami. Każda litera w alfabecie to sześć punktów. Wypukły. Może być tylko jeden punkt, jak w literze A, dwa jak w B, albo pięć jak w Y. Używanie alfabetu Braille'a ma dużą zaletę. Nie muszę chować przed braćmi i siostrą mojego pamiętnika, bo i tak nic nie przeczytają. Jeśli masz wścibskich braci albo ciekawską siostrę, wymyśl swój własny język, którego nikt nie zrozumie. Wtedy przechowasz nawet najbardziej tajemne zapiski na swoim biurku. Alfabet Braila sprawia, że życie osób niewidomych jest dużo łatwiejsze. Często gram z rodzeństwem w Chińczyka i w karty, bo są oznaczone literami tłoczonymi w alfabecie Braila. W zegarku Brailowskim zaś otwieram szybkę i palcami odczytuję godzinę. Są też mówiące zegarki, termometry, a nawet mówiąca waga kuchenna. Codziennie rano przygotowuję sobie śniadanie. Lubię płatki z mlekiem. Każdy pojemnik jest oznaczony specjalnymi etykietami. A ja mam urządzenie, które potrafi odczytać napisy na etykietach. To urządzenie wygląda jak duży, gruby ołówek i nazywa się Penfriend. Ta nazwa pochodzi z języka angielskiego. Pen oznacza długopis, a friend to przyjaciel. Dzięki temu zawsze bez problemu znajduję czekoladowe kulki do mleka. Nawet jeśli moi bracia bałaganiarze poprzestawiają pojemniki, gdy chcę sobie nalać wodę do szklanki, najpierw nakładam na jej brzeg specjalny czujnik. Leję wodę i gdy szklanka jest prawie pełna, odzywa się sygnał dźwiękowy. Moja koleżanka ze szkoły, Kasia, potrafi nalewać wodę bez użycia czujnika. Po prostu słucha uważnie, jaki dźwięk wydaje płyn nalewany do szklanki i wie, kiedy musi przestać. Po śniadaniu Ubieram się do szkoły. Na szczęście zawsze wiem, jak się ubrać i na pewno nie ubiorę fioletowej spódnicy w białe paski z żółtą bluzką w zielone kółka. Pomaga mi w tym urządzenie o nazwie tester kolorów. Rozpoznaje ono nawet 400 kolorów. Do szkoły nie mam daleko, więc idę pieszo. Bardzo pomagają mi sygnały dźwiękowe przy przejściu dla pieszych. Czasem na powierzchni chodnika umieszczone są specjalne wypukłe kulki, dzięki którym wiem, że dalej nie mogę iść, bo zaczyna się jezdnia. Niestety, nie ma ich za dużo. Bardzo pomagają mi także cyfry wytłoczone na klawiszach domofonów albo w windzie. Kiedy byłam z rodzicami na wakacjach, w hotelu obok klamek naklejone były numery pokojów w alfabecie Braille'a. Fajnie, że osoby widzące pamiętają także o niewidzących. Poruszam się w mieście przy pomocy laski, ale są tacy niewidomi, którzy mają psa przewodnika. Pamiętaj, aby nigdy nie głaskać takiego psa. Nie ugryziecie. On jest po prostu bardzo skupiony na swoim zadaniu i nie wolno go rozpraszać. Jak będę dorosła, też chciałabym mieć takiego psa. Nasz generał nie nadaje się na psa przewodnika. On ma w głowie tylko zabawę i psoty, a nie pracę. Laski są bardzo różne. Składane i nieskładane. Niektóre mają metalową końcówkę, a inne kółeczko, które się kręci i terkocze, gdy się idzie na spacer. Każdy wybiera sobie taką laskę, która jest dla niego najlepsza. Potrafię też sama zrobić zakupy. Idę do naszego sklepu na osiedlu. W sklepie pani Kasia podaje mi wszystkie produkty. Małe sklepiki są najlepsze. Gdy płacę. Zawsze wiem, jaki pieniądz mam w dłoni. Na banknotach są specjalne znaki geometryczne, a monety sama wyczuwam palcami. Widzisz, nie jestem bezradna, mogę robić prawie wszystko. Kiedy wracam ze szkoły, lubię czytać moje ulubione blogi. Mam własny komputer. Jest wyposażony w program odczytujący informacje z ekranu. Dzięki temu mogę korzystać z internetu i różnych programów komputerowych. Mój kolega z klasy Grześ ma komputer z monitorem brajlowskim. Monitor brajlowski nie wygląda jak monitor dla osób widzących, tylko raczej jak klawiatura. Ten monitor przetwarza tekst z ekranu na tekst w alfabecie Brajla. Jest to więc raczej monitor do czytania palcami, nie do oglądania. Niedawno czytałam w internecie o telefonach komórkowych dla osób niewidomych. Mogłabym mieć nawet taki mały. Który ma tylko sześć klawiszy, po jednym do rozpoczynania i kończenia rozmowy, i cztery do zaprogramowania numerów rodziny lub znajomych. Są też skomplikowane telefony z całym alfabetem Braila, z których można nawet wysyłać SMSy. Ale i tak najłatwiej wysyłać je jako wiadomości głosowe. Denerwuję się, gdy robię coś za wolno, bo nie widzę, a chciałabym to zrobić szybciej. Ale chociaż jestem niewidoma, Jestem szczęśliwa. Mam rodziców, rodzeństwo, zwierzaki. Uczę się gry na pianinie i mam wielu przyjaciół. Najważniejsze jest, aby nie być samotnym, mieć przyjaciół, móc się z kim śmiać, a jak trzeba, także z nim płakać. Nie boję się życia i przyszłości. Ważne jest tylko, żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Rozdział drugi. Niepełnosprawność sensoryczna, wzrok zadania czyta Ania Dolińska. Zadanie numer 1. Zawiążcie dziecku oczy, szczelnie ciemną przypaską i powiedzcie, aby doszło na przykład do łazienki. Zadanie numer dwa. Zawiążcie dziecku oczy, szczelnie ciemną przypaską. Podajcie mu sorter klocków i poproście, aby powrzucało klocki do właściwych otworów. Zadanie numer 3. Podczas spacerów powiecie, aby dziecko zamknęło oczy, chwyciło was za łokieć i w ten sposób kontynuowało spacer. Zadanie numer cztery. Zawiążcie dziecko oczy szczelnie ciemną przepaską i połóżcie przed nim klocki. Poproście aby pogrupowało je według kształtu. Zadanie numer 5. Zawiążcie dziecko oczy, szczelnie ciemną przepaską, połóżcie przed nim różne owoce, warzywa, wędliny, ser itd. Poproście, aby po samym zapachu Postarało się rozpoznać, co przed nim leży. Następnie poproście dziecko, aby przygotowało dla was kanapki. Dla bezpieczeństwa dziecka należy podać mu drewniany lub plastikowy nóż. Starsze dzieci można także poprosić, aby. Obrało obieraczką na przykład ogórek, ziemniak i jabłko. Zadanie numer 6: Wykonajcie z dzieckiem z plasteliny cieniutkie makaroniki, wyklejcie z nich różne kształty, następnie poproście, aby dziecko zamknęło oczy. I dotykając delikatnie wyklejonych kształtów, rozpoznawało, czego dotyka. Zadanie numer siedem. Wsadźcie do woreczka różne przedmioty, poproście dziecko, aby rozpoznawało tylko dotykiem, co to jest. Zadanie numer osiem. Podczas spaceru w mieście. Postarajcie się znaleźć jak najwięcej udogodnień dla osób niewidzących. Zadanie numer dziewięć. Poproście dziecko, aby usiadło przy swoim biurku i z zamkniętymi oczami. Następnie poproście, aby na przykład wyciągnęło z tornistra zeszedł Wzięło z półki ulubioną książkę, i tak dalej. Zadanie numer 10. Przed obiadem zawiążcie dziecku oczy ciemną opaską. Postawcie przed dzieckiem talerz z jedzeniem i poinformujcie je, co się na nim znajduje. Wyjaśnienie. Osoby niewidzące traktują talerz jak tarczę zegara, objaśniając dziecku, co, gdzie leży. Używajcie sformułowań. Na godzinie 9 masz kotlet, na godzinie 12 ziemniaki, a na trzeciej surówkę. Zadanie numer 11. Poproście dziecko, aby posługując się wzorem liter z alfabetu Braille'a ze strony 52, spróbowało napisać swoje imię. Niech najpierw narysuje tyle kratek, ile liter ma jego imię. Potem niech narysuje kropki w miejscach wypukłych punktów, wlepi je kulkami z plasteliny, zamknie oczy i spróbuje je odczytać litera po literze. Zadanie dwunaste. Poproście dziecko, aby wyobraziło sobie, że... Jesteście osobami niewidomymi, i aby bardzo szczegółowo opisało Wam dowolny obrazek, wyjaśnienie. Taka technika to audiodeskrypcja. Dzięki niej osoby niewidzące mogą zwiedzać galerie sztuki, czy uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych.